Żeby omówić temat z początku bardziej ekonomicznym językiem, dotykamy tematu cenowej elastyczności popytu. Czyli kiedy zmiana ceny danego towaru wpływa bezpośrednio na to, jak się dany towar sprzedaje. Sama nazwa zjawiska cenowej elastyczności sugeruje, że mamy do czynienia z fluktuacją wartości. A przecież ta cenowa elastyczność od czegoś musi zależeć. I sami rozumiemy, że jeśli chodzi o ceny, to czy chcemy jakąś kwotę przeznaczyć na zakup zależy od tego czy mamy jakąś alternatywę bo w końcu może w konkurencyjnej sieci są artykuły podobne a o połowę tańsze zależy też od czasu miewamy tendencję że zaraz po podwyżce staramy się nie dokonywać zakupu jakiegoś artykułu ale już po trzech miesiącach wydaje nam się że nie ma wyjścia i trzeba pogodzić się z zaistniałą sytuacją ale bodajże najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie to jak się ma konkretny wydatek względem Względem pozostałych wydatków. Jak ginie pośród innych, to jest raczej w porządku. Natomiast jeśli odstaje on od reszty wyraźnie, wówczas nie mamy takiej ochoty wyciągać portfela. Choć pojawiają się pewne odstępstwa od tej reguły, te nazwane paradoksami wyglądają następująco. Prosto z mostu zapraszam bardzo serdecznie. Paradoks Gifena. Powinniśmy kojarzyć z biedotą, a paradoks Weblena z bogatymi, tak w skrócie. O paradoksie Gifena mówimy, kiedy mamy jakiś towar, cena mu rośnie, a mimo tego zapotrzebowanie na towar również rośnie, przy czym mowa jest o osobach z niskimi dochodami, a towar, jaki mamy na myśli, musi przynależeć do kategorii dóbr Gifena. A takie dobro uwzględnia często podawany przykład chleba albo pszenicy. Tak przynajmniej mamy w Europie. Z kolei w Azji, za przykład, można podać ryż. Chleb czy ryż nie mają specjalnie substytutów, a jak nie ma substytutów, to znaczy, że pożądanie takiego towaru rośnie. Paradoks Gifena zaprzecza logice, jeśli o takiej może być w ogóle mowa w ekonomii. Zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, bo jak wiemy, jeśli cena jakiegoś towaru wzrasta, to raczej popyt na niego maleje. Warunkami takiego paradoksalnego, ekonomicznego zachowania jest przede wszystkim to, że dieta, Grupy osób jest na tyle uboga, że kupowany chleb czy ryż stanowią jej podstawę. To dlatego, że nie ma tańszego źródła kalorii, substytutów brak, a zdobywanie innego taniego pożywienia jest zwyczajnie niemożliwe. Bywają jednak i inne towary, które są bardziej pożądane, gdy ich cena wzrasta. U najbiedniejszych występuje paradoks Giffena. Natomiast najbogatsi również doświadczają podobnego paradoksu, ale za to jest odpowiedzialny już Weblen. Stąd mamy do czynienia ze snobistycznym paradoksem Weblena. Jeśli jakieś dobro luksusowe drożeje, to oznacza wówczas, że dane dobro stało się bardziej prestiżowe, aniżeli było dotąd. Zachodzi konsumpcja na pokaz. Zatem mimo wzrostu ceny, popyt również rośnie. Życie miliardera wówczas wygląda tak, że jeśli mało osób posiada na przykład wyjątkowo luksusowy jacht, to popyt na niego rośnie wśród jego kolegów miliarderów. I tak nasz miliarder dowartościowuje się i ma poczucie, że mimo, że zapłacił zdecydowanie więcej niż powinien, to że właśnie podniósł sobie swój status społeczny. Kupując unikatowy Prestiżowy artykuł, nabywamy to niepisane uczucie luksusu. Takimi artykułami, symbolami statusu są fenomenalne szwajcarskie zegarki, unikatowe butelki wina, wykwintna biżuteria, luksusowe auta, limuzyny, auta sportowe, prywatne jachty, odrzutowce, ubrania, prost spod igły najdroższego projektanta, dopiero co zakupiona posiadłość w luksusowej dzielnicy, albo bilety, na przykład na mecz NBA, ale zaraz przy boisku. Posiadanie lodówki, pralki, PlayStation czy zmywarki nie zademonstruje wysokiego statusu społecznego tak doskonale jak prywatny odrzutowiec czy ekskluzywna limuzyna. Kupując sobie skandalicznie drogiego Rolexa czy żonę, obdarowując nieziemsko drogimi kolczykami, raczej mamy na względzie, by inni na nie spoglądali i by utożsamiali nas z jakością i wykwintnym gustem. Gdyby ceny wyrobów biżuteryjnych czy Rolexów Nagle spadła, wówczas popyt na nie również by spadł na łeb na szyję, bo artykuły już by nie były postrzegane jako symbole statusu społecznego. Ekstrawaganckie i ostentacyjne wydawanie pieniędzy powoduje, że sprzedawcy często żerują na psychice kupujących. Niektórzy wyjątkowo pragną pokazać swój status, a sprzedający wówczas, popisując się znajomością psychologii, układa klienta tak, by ten był święcie przekonany. Wykonany, że otrzyma dokładnie to, co chciał. Thorstein Bunde Weblen urodził się w 1857, zmarł w 1929. Był norweskim i amerykańskim ekonomistą i socjologiem. Ciekawe, że pan Weblen był znany z tego, że był dość bystrym i wnikliwym krytykiem kapitalizmu. To od jego nazwiska również bierze się efekt Weblena, czyli przeświadczenie w konsumencie, że niesamowicie wysoka cena oznacza dominującą jakość, a zatem że dany artykuł z tak. Taką ceną oznacza proporcjonalnie wyższą jakość w porównaniu z innymi tańszymi odpowiednikami. Przykładowo, zakup obrazu za 10 tysięcy dolarów nie jest niesamowitym wyczynem, natomiast zakupienie dokładnie tego samego obrazu, ale za 10 milionów dolarów, już zmienia postać rzeczy. Podsumowując, dobra Giffenowskie i Weblenowskie zasadniczo naruszają swoisty porządek ekonomiczny, przy czym Weblenowskie żerują na konsumpcji pokazowej, próżnej, egoistycznej, natomiast Giffenowskie dotyczą ludzi bez wyjścia, ponieważ nie potrafią się obejść bez danego towaru. Jak dla mnie, to różnica jest dosyć jasna. Taka sama różnica występuje między paradoksem Weblena i paradoksem Giffen'a, jak między bezmyślnością, i bezsilnością, bezmyślnością ekonomiczną najbogatszych i bezsilnością ekonomiczną najbiedniejszych. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak nie, to kciuki w dół. A jak średnio, dajcie kciuka w bok i rzućcie tematy na kolejny film. Hashtag temat i proponujcie, co by miało być w następnym materiale. Ja bardzo dziękuję za wsparcie. Patronite, tudzież dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli pewnie już jutro, kiedy każdy z Was się zastanowi, czego jest bliższy: paradoksu Weblena czy paradoksu Giffena. A może macie swój własny paradoks. To tyle na ten temat. Prosto z mostu! Na wynos! Pozdrawiam.